Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Po takiej zapowiedzi ciężko jest powiedzieć cokolwiek, żeby potwierdzić tą opinię, o której Artur powiedział. Proszę Państwa, ja bym chciał mówić o kreatywności i jej związkach z edukacją. To jest, proszę Państwa, tak, że zawsze jak prowadzę jakieś szkolenie biznesowe czy zajęcia ze studentami z kreatywności, to albo zaczynamy od tego slajdu, który Państwo widzą, albo on się pojawia zaraz gdzieś na samym początku i tak wszyscy patrzą na ten slajd, a ja zadaję pytanie, co Państwo widzą na tym slajdzie? Większość osób spogląda na ten slajd, spogląda na mnie i zastanawia się, czy jestem normalny. No przecież widać czarną kropkę, tak? No więc pada taka odpowiedź z sali, to jest czarna kropka na białym tle. Ja mówię, bardzo dobrze, bardzo dziękuję, ale mam drugie pytanie. Co Państwo widzą na tym slajdzie? No i tu już jest, nie ma wątpliwości, że coś ze mną jest nie tak, ale ludzie tak patrzą, a może ja tam widzę coś więcej? Może tam jest coś, czego oni nie widzą i zaczynają kręcić głowami, przymykać oczy, mrużyć i słyszę po chwili odpowiedź, to jest kółeczko zamalowane na czarno na białej kartce. Mówię, bardzo dobrze, to mam trzecie pytanie. Co Państwo widzą na tym slajdzie? Odpuszczam w momencie, gdy na sali są matematycy i słyszę punkt na płaszczyźnie, to wtedy ja spoglądam. Mówię, dobrze, umówmy się, że to jest punkt na płaszczyźnie, niech tak to będzie. Proszę Państwa, ale doświadczenie poucza, celuję w ekipę, o, zadziałało. Doświadczenie poucza, że proszę Państwa, grupa studentów, którą zapytać i męczyć przez 3 minuty, co Państwo widzą na tym slajdzie, udziela średnio od 3 do 5 odpowiedzi, grupa bardzo kreatywna udziela ich 7. No i dobrze, takie są statystyki, takie są badania. Gdy zapytamy 3-latków, to w tym samym czasie grupa 3-latków udzieli nam 57 różnych odpowiedzi. I to jest, proszę Państwa, pewien fenomen. Dlatego, że jak przyjrzymy się tej proporcji, człowiek ma 23 lata, jest na rok przed ukończeniem studiów, za chwilę wypadnie na rynek pracy, musi być kreatywny, twórczy, przedsiębiorczy, etc., etc., i weźmiemy obok 3-latka, to okaże się, że to jest taka proporcja, 57 do 5. Co się stało? Co się stało w ciągu 20 lat z 3-latkiem, który miał taką kreatywność, taki potencjał w sobie, że on potem to traci? To pytanie można postawić inaczej. Gdzie on spędził te 20 lat? I okazuje się, proszę Państwa, że on spędza te 20 lat, w budynku szkoły. I w ogóle w systemie oświaty w ogóle. Ja od razu chcę powiedzieć, ja nie jestem przeciwnikiem szkoły. Ja jestem za tym, żeby szkoła istniała, a można by ją troszkę szybciej i bardziej reformować. Natomiast ja chcę zapytać, gdzie w tej szkole, gdzie w tej przestrzeni edukacyjnej jest, proszę Państwa, miejsce na kreatywność? Czy szkoła uczy nas kreatywności? Czy szkoła pozwala ludziom być kreatywnym? Ja Państwu powiem 3 historie. Mój przyjaciel kiedyś widzi swojego 9-letniego syna, który idzie tak bokiem, głowa zwieszona, to a propos mowy ciała, i niesie dzienniczek. No, wiadomo, że coś jest nie tak. Ojciec bierze ten dzienniczek, otwiera w części uwagi. Uwaga negatywna brzmi następująco, cytat jest dosłowny. Uczeń wykazuje nadmierną samodzielność. Został wezwany do szkoły, porozmawiał z panią, pani wychowawczyni, i mówi, niech pan coś z nim zrobi, bo to się nie da pracować. Proszę Państwa, ale wczujmy się na chwilę w rolę nauczyciela. On wchodzi do klasy i ma przed sobą 32 na wpół oswojone dzikie zwierzątka gatunku Homo sapiens i on musi zrealizować z nimi ćwiczenie 12 ze strony 17. A któryś tam wachluje, a proszę Pani, a ja bym chciał zapytać o stronę 79. To rozsadza system. Uczeń kreatywny rozsadza system od środka. To się nie da pracować zupełnie. Czy w szkole jest miejsce na kreatywność? No jest, oczywiście. Są jakieś kółka plastyczne, kółka muzyczne, ale to chyba do końca nie tak działa. Moje doświadczenia z kreatywnością w szkole podstawowej, zwłaszcza były takie, pamiętam, takie 2 dość mocne doświadczenia. To taka 4. klasa szkoły podstawowej, zadanie na języku polskim, opisz swoje wymarzone wakacje. Mówię, o, coś dla mnie wspaniale. Kartka papieru, zaczynam pisać i tak, myślę, moje wymarzone wakacje. Całe wakacje będę grał w gry, kropka, ewentualnie pojeżdżę na rowerze. Zanoszę do pani od polskiego, pani patrzy, przyjdź z ojcem, prawda, tutaj trzeba to wyjaśnić. Drugie doświadczenie, lekcja muzyki, pani mówi, słuchajcie, a teraz tak, zamykacie oczy. Ja wam odtworzę pewien utwór muzyczny. Wy macie sobie wyobrazić do niego ilustrację i to narysować. Fenomenalne, wspaniałe zadanie. Wyobraźnia buzuje, obrazy skaczą świetnie, potem to trzeba tylko narysować. Ja w rysowaniu nie byłem najlepszy, no ale coś tam próbuję narysować, narysowałem, zanoszę do pani dumny, no bo przecież mnie pochwali, bo przecież narysowałem, co widzę. Takie było zadanie, tak to zrozumiałem. Pani bierze, patrzy na rysunek. Mówi, czy ty się leczysz psychiatrycznie? Nie, to przyjdź z ojcem, ale jestem dociekliwy, pytam, a co jest nie tak z moim rysunkiem? Nie to miałeś zobaczyć. Mówię, ale to było doświadczenie, że ja miałem coś zobaczyć. To był utwór Wiosna Vivaldiego, tak? Wiosnę miałeś zobaczyć.
Aha, no nie pamiętam, przyznam szczerze, co tam zobaczyłem, ale pani się to bardzo wyraźnie nie spodobało. Proszę Państwa, jak w ogóle szkoła funkcjonuje w przestrzeni nauczania, w przestrzeni kreatywności? Jak miał na imię Kościółko? Zakładam, że wszyscy Państwo, jeżeli wszyscy Państwo chodziliście do polskiej szkoły, to wszyscy tak jak tu jesteśmy, tak popatrzymy, powiemy, no jak, Tadeusz. Ale znajdzie się Jan Kowalski w klasie, który nie powie Tadeusz, tylko on napisze Bonaventura. Pani będzie oddawać testy i powie, Kowalski, chodź. Ty sam chyba jesteś Bonaventura, co to jest? A on wyjmie taką pamiętną kartkę skserowaną, bo mu tatuś z encyklopedii skserował, a mówi, ale tu jest napisane Tadeusz Bonaventura Kościuszko. To jest prawidłowa odpowiedź, ale nie o to chodziło. System edukacji zakłada, że nie dość, że my się wstrzelimy w klucz odpowiedzi idealnie, perfekcyjnie, jest albo dobrze, albo źle, to jeszcze jak odpowiemy nie tak, jak potrzeba, to jeszcze dostaniemy punkty ujemne dodatkowe. Albo pytanie takie, proszę Państwa. Jaka litera występuje w alfabecie po literze L? No i znowu, uczniowie polskiej szkoły mogą odpowiedzieć L. Bardzo dobrze, świetnie. Ale jeżeli nie chodzili do polskiej szkoły, to odpowiedzą M. To też jest prawidłowa odpowiedź i również w polskiej szkole. A co powiemy na literę Z? Jaka litera występuje w alfabecie po literze L? Z też występuje po. Nie było pytania o następną, nie było pytania o kolejną zaraz za nią. Ale okazuje się, że przy takich odpowiedziach to się zupełnie nie sprawdza. I tu, proszę Państwa, wracamy na chwilę do tego pytania, czy szkoła uczy nas kreatywności, czy w szkole jest miejsce na kreatywność. Moja odpowiedź, i nie tylko zresztą moja, jest zdecydowanie nie, ale dlatego, że szkoła ma zupełnie inne zadania. Szkoła nie musi nas uczyć kreatywności, ona nie jest od tego. Szkoła ma nas uczyć czytania, pisania, pewnych umiejętności i kompetencji. W tym, proszę Państwa, jedna z kompetencji bardzo ważnych. Otóż szkoła ma nas, proszę Państwa, uczyć. Zadaniem szkoły jest między innymi utrzymywanie ładu społecznego. Żeby utrzymać ład społeczny, żeby przewidywać reakcje ludzi, żeby ci ludzie zachowywali się w myśl pewnych zasad, to szkoła tego też uczy. I bardzo dobrze, świetnie. Tyle tylko, że w tym zakresie szkoła przyjmuje pewne założenia, które fantastycznie się tu sprawdzają, ale niestety troszkę nam przeszkadzają przy kreatywności. Pierwsze z tych założeń głosi, że wszyscy powinni myśleć tak samo, a już przynajmniej podobnie. Czyli gdy pytam o, jak miał na imię Kościuszko, wszyscy Tadeusz. Świetnie, szkoła spełniła swoje zadanie. Jesteśmy przez szkołę odpowiednio uformowani. Ale problem polega na tym, że jeszcze jest jedna teza, którą szkoła nam daje, którą szkoła nam sprzedaje. Ta teza głosi, istnieje tylko jedna prawidłowa odpowiedź. I człowiek idzie przez system edukacji przez 20 kilka lat, po czym dostaje dyplom magistra, wychodzi na świat, w realność, z tej bezpiecznej przestrzeni i słyszy, istnieje tylko jedna prawidłowa odpowiedź. On to słyszy w swojej głowie. Ale kto zna odpowiedź na to, jak zwiększyć sprzedaż, jak zmodyfikować produkcję, jak pozyskać nowych klientów? Nie ma na to jednej prawidłowej odpowiedzi. Co więcej, wiele osób, gdy na zespole kreatywnym dostaje takie pytanie, to patrzy na szefa zespołu i myśli, co on ma w głowie? Jaka jest prawidłowa odpowiedź? A to nie tędy droga. My się boimy 1000 odpowiedzi, bo 999 jest nieprawdziwy. Albo częściowo prawdziwych, a nie o to nam chodzi. I tu, proszę Państwa, docieramy znowu do owej kropki. To jest prawidłowa odpowiedź. Każda odpowiedź w zakresie kreatywności jest odpowiedzią prawidłową. Czym innym już jest wdrożenie tego, to jest inna historia, ale tutaj możemy sobie pozwolić na wiele. Tutaj możemy, proszę Państwa, dużo zrobić. Jak dzieci odpowiadają na pytanie, co widzą na tym slajdzie? No popatrzmy. Nos białego niedźwiedzia w zadymce śnieżnej. No piękna sprawa, prawda? Czubek słupa elektrycznego widzianego z góry. Cudownie. Oko białej wiewiórki. Nie chcę pytać, co się stało z drugim okiem. Dziurka w olbrzymim bia... O, uciekło. Dziurka w olbrzymim... O, uciekło. Halo. Panowie, pomocy. Tak. Tik. Dziurka w olbrzymim guziku, główka szpilki, kulka czekoladowa pływająca w mleku, bakteria obserwowana pod mikroskopem, widziany z góry stojący ołówek i tysiące innych rzeczy. Sir Ken Robinson, który mówił o kreatywności i edukacji w roku 2006 w czasie TED, powiedział, że nie dorastamy do kreatywności, my z niej wyrastamy, zostajemy z niej wyedukowani, zostajemy z niej wygnani z tej krainy kreatywności, wyrzuceni. To jest, proszę Państwa, tak, z 57 pomysłów zostaje nam 5 i wierzymy, że jeden tylko z nich jest prawdziwy. Każdy kolejny jest podejrzany, każdy kolejny jest inny.
Proszę Państwa, no co my możemy w tym zakresie zrobić? Czy możemy rozwijać, a raczej czy możemy sobie przypominać to, jak to jest być kreatywnym? Możemy, proszę Państwa, no oczywiście nie zachęcam Państwa do tego, żebyście Państwo brali dwie kartki papieru i mówili, o, smok, o, księżniczka, blablabla i się bawimy, bo to nie tędy droga. Ale proszę Państwa, kreatywność to jest dość skomplikowany proces, jak się okazuje i tutaj musimy wyróżnić w nim taki etap generowanie pomysłów i do tego są stworzone specjalne techniki, jest kilkaset, natomiast samych ćwiczeń na kreatywność, na pobudzanie naszego wewnętrznego potencjału, tego daru, który mamy od Boga, o którym zapomnieliśmy, który zasypaliśmy, który gdzieś tam w nas został zasypany i my mówimy, ja nie mam żadnych pomysłów specjalnych. Tutaj takich ćwiczeń są tysiące. Proszę Państwa, i to jest tak, że moja nieszczęsna, ulubiona kropka jest jednym z takich ćwiczeń podstawowych. Nie 5 pomysłów, nie 57 pomysłów, 100. 100 pomysłów, co widzimy na tym slajdzie. I to nie w ciągu roku czy 10 lat, nie. Jedno posiedzenie, kawka, kubeczek, siadamy, kartka papieru, 100 pomysłów od razu. I co się dzieje, proszę Państwa? Otóż jak się przeprowadza taki eksperyment z setką pomysłów, to wiele osób tak, no tam co to tam 100 pomysłów, 20 to tak się pisze. Kolejnych 15, łyczek kawki, no jakoś się napisało. No jeszcze 10 i w pewnym momencie docieramy do takiej tafli ze szkła, do takiej ściany. Walimy w nią na etapie 72 pomysłów, 34, nie wiem, 85 i mówimy koniec. Nic więcej już nie wymyślę. Patrzymy na naszą kartkę, a tam trzeba jeszcze 30-40 dopisać. I wtedy, proszę Państwa, się zaczyna to, co jest najciekawsze. Wtedy uruchamiamy te pokłady kreatywności, które wybijają nas z szablonowego myślenia. Z myślenia szkolnego, z myślenia zwyczajowego, z takiego chodzenia na autopilocie, jak zawsze chodzimy każdego dnia. I wtedy dopiero się zaczyna kreatywność. No ale tak patrzę na tą kropkę, może przesadzam, może to troszkę za ostro, to idźmy w inną stronę. Ja myślę sobie, że najlepszym zjawiskiem dla rozwijania kreatywności to jest to, co Państwo widzą na tym slajdzie i to, co ja mam w kieszeni. Ołówek i kartka papieru. Nic więcej nie trzeba. Ktoś powie, no po co ci ołówek, po co ci kartka papieru? Może można już bez tego? Nie do końca, dlatego że nikt z nas nie zapamięta 100 swoich pomysłów i nie będzie wiedział, czy któreś pomysły się nie powtarzają. A zatem, jeżeli mamy kartkę papieru i ołówek, to możemy wszystko. Ludzki mózg jest nieograniczony. My możemy kreować nowe światy, nowe zjawiska, nowe rzeczy, wszystko. Tyle tylko, że musimy usiąść i zrobić to w jednym posiedzeniu 100 elementów. I wtedy, proszę Państwa, zaczynają się bardzo ciekawe rzeczy. No dobrze, ktoś powie, nie jest to takie łatwe, czy nie można czegoś łatwiejszego? Można, proszę Państwa. Tysiące ćwiczeń, ja Państwu pokażę jedno. To jest, proszę Państwa, ćwiczenie, które składa się z takich 96 kółeczek. Oto dostajemy taką kartę, a najlepiej kilka takich kart. Prosta rzecz, trzeba je uzupełnić. Nie o to chodzi, jak rysujemy. Ja rysuję paskudnie i nadal, tak jak w wieku lat 9 z językiem na wierzchu, to jest, proszę Państwa, tak, że te kółeczka mogą być różnie wypełnione. Ja Państwu za chwilę pokażę moje wypełnienia. Osoby o takie, które mają słabe nerwy, proszę, żeby na chwilę oczy przymknęły. To jest, proszę Państwa, tak, że moje kółeczka wypełnione wyglądają tak. Patrzę i nawet nie mam pomysłu, co ja tam chciałem narysować. To parę lat temu robiłem. Albo wyglądają tak, albo, proszę Państwa, wyglądają jeszcze tak. Sam rysowałem, mogę się pochwalić, chociaż może nie ma czym. I, proszę Państwa, mogą to być wszystkie inne elementy. Trójkąciki, kwadraciki, gwiazdki. Dajcie Państwu taką kartkę pięciolatkowi i powiedzcie mu, wolno ci połączyć dwa elementy i uzupełnij. A on powie, a mogę jeszcze dostać 3 takie następne? Dajcie Państwu dziecku możliwość generowania pomysłów, to ono przestanie jeść, pić i będzie tylko generować pomysły. Nic innego nie będzie robić. I to jest, proszę Państwa, tak, że to ćwiczenie na tą setkę jest bardzo dobrym ćwiczeniem takim rozruchowym. Takim bardzo dobrym ćwiczeniem rozruchowym. A więc usiądźmy i zanotujmy. Co możemy zanotować? Wszystko możemy zanotować. Ja Państwu proponuję takie w ramach ćwiczenia 100 rzeczy, które sprawiają, że jesteś szczęśliwy. Powiem Państwu, że to nie jest łatwe. Ja walnąłem w szklaną ścianę przy 72. Pomyślałem sobie, już jest wszystko. A jeszcze muszę znaleźć kolejne. I człowiek zaczyna myśleć, zaczyna analizować samego siebie, swoje życie, otoczenie i w pewnym momencie wpada na kolejne pomysły. Zanotuj 100 pomysłów na prezent na Boże Narodzenie. Który pięciolatek się zatrzyma przy setce? A my musimy coś kupić dziadkowi. O, a co kupić dziadkowi? Może książkę byśmy mu kupili? Nie, książkę to już ma. Myślimy coś innego, tak?
I to jest, proszę Państwa, problem, że my nie generujemy pomysłów. Możemy, a nie generujemy. 100 metod na leczenie raka, na leczenie nowotworów? Ja wiem, że to nie jest łatwe, ale zanotujmy to, idźmy w tą stronę, bo być może gdzieś w tej setce jest coś, co jest interesującego. 100 sposobów na zagospodarowanie wagonu spinaczy. Wyobraźcie sobie Państwo, że dzwonią do Was, spadek dostałeś, tak? Co? Wagon pełen spinaczy. Co z tym zrobić? Można zrobić tysiące rzeczy, ale trzeba zanotować i znaleźć ten najlepszy. 100 działań na ocalenie lasów tropikalnych może być. 100 możliwości na zarabianie pieniędzy. Niektórzy myślą, że to się powinno pojawić na miejscu pierwszym. Mówię, nie, to nie tędy droga. To jest środek, to nie jest cel. 100 możliwości na zarabianie pieniędzy albo na przykład 100 fabuł nowych, oryginalnych filmów. I tak by można wymieniać, ale tylko Państwu proponuję takie podstawowe rzeczy. I teraz rzecz najważniejsza. Jeżeli stać będzie Państwa na to, żeby wziąć pustą kartkę papieru i ołówek, usiąść, zrobić sobie kawkę, lampkę wina, co tam kto pije i w ciągu godziny, dwóch, a wiem, że i 4,5 czasami zajmuje wynotowanie tej setki, bo studenci wracają i mówią, to była jedna z najtrudniejszych rzeczy na tych studiach. Ja mówię, wiem. Jeżeli w tej setce znajdziecie Państwo jeden pomysł, co do którego wasz rozum, wasze serce, wasza intuicja, wasza wiara, wasza chęć, wszystko krzyczy, zrób to, to proszę Państwa, to jest ten pomysł, którego szukacie. To jest ten pomysł, który możecie zacząć realizować, bo to jest ta pasja, którą właśnie w tym momencie odkrywacie. A jeżeli Państwo przekroczycie ten próg 100, jeżeli przejdziecie Państwo przez tą szklaną ścianę, jeżeli Państwo znajdziecie ten jeden pomysł, a możecie to robić grupowo, w rodzinach, ze znajomymi, z przyjaciółmi, to jest świetna zabawa. To jest świetna zabawa. To w pewnym momencie wejdziecie Państwo do zupełnie nowej krainy i zaczną się dziać zupełnie nowe, niezwykłe rzeczy, czego serdecznie Państwu i sobie życzę. Dziękuję pięknie.